Siema! Schodzimy do kolejnego odcinku z Beat Battle, słuchajcie, kolejny odcinek z naszego Tybiku, gdzie sobie licytujemy i słuchajcie, mega, ale to mega dużo śmieniowo, mega, ale to mega dużo tipów mi daliście. Przeczytałem komentarze, mega opierdziel zgarnąłem, także dzisiaj sobie, tak jak mówię, troszeczkę sprogresowaliśmy. Oto w odcinek nafarmiłem na kolejną mapeczkę, także to dzisiaj też zrobimy. Pójdziemy sobie do kolejnej miejscówki, a na sam starcie pamiętajcie, łapka, komentarzek, subik, lecimy tutaj do 300 kasobów. Fajnie, jakby zostaje usłała mordo, bardzo myślę, że dodatkowo przypominam, kanał Puzonik Minecraft, kanał Karolka, tam odcinki z Minecrafta. Oczywiście rzadziej niż daily, ale do są. I słuchajcie, jeszcze streamuję na Twitchu, Twitch TV Puzonik, tutaj zapraszam, będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj i co my tutaj mamy, słuchajcie, co my tutaj mamy? O, właśnie zarobiłem 9 klocka, bo sprzedaję item, który jest ulepszony, w sensie oceniony. Bardzo fajnie, jak widzicie, mamy nowe półki w sklepie, bo tak, bo musiałem je wymienić, mamy 47 tysięcy, już pewnie mamy steampunk, może się dzisiaj nawet uda steampunk, może dwie mapy naraz zrobimy, słuchajcie, to było powalone. Jest ta mapa w ogóle, Fort Boyard, trzeba mieć przynajmniej 100 tysięcy kasy, ale dobra, na razie idziemy, słuchajcie, na King Henry's Pad. I mówiliście mi mega dużo tipów, słuchajcie. Ulepsze itemy, które są zarąbiste, które chcesz sobie zostawić. Każdy save bierz. Boże, ile tipów. No już nie mogłem po prostu wytrzymać. Dobra, siemano. Mamy save. No to raczej weźmiemy, słuchajcie. Raczej drogi nie będzie. A nie, to może być drogie. 17 tysięcy właśnie. Tam coś się świeci, biorę to. Mówiliście, że bidołów w trakcie, to mogę taniej kupić. Wtedy. Także to też zrobimy. 20 koła, bierzemy pierwszą rzecz. Elo, i zostawiam sobie najdroższy item, od razu mówię. Zrobimy sobie ten grading, co ja? To ulepszanie. Tutaj też safe mamy kolejny. Zostawiam sobie dwa safe w takim razie. O, tutaj jest ta koronka, kurde, ona jest mocna. 17 tysięcy, co jest? Co to są za magazyny w ogóle? No tego niestety nie mogę wziąć, bo jest za drogie. Zobaczymy, może kolejny magazyn będzie tańszy troszeczkę, no ale to jest, widzicie, Valkyria, czapeczka z Robloxa, więc całkiem w porze magazyn się znalazł. Dobra, teraz, czy teraz damy radę kupić? Jakby ja wiem, że mogę używać kalkulatora, słuchajcie, ale mi to psuje całą zabawę, jeżeli jest kalkulator, ale dobra, na razie bierzemy, słuchajcie, bierzemy. Mek. Dawaj mi to za 12. Kurde, za 14 to wezmę. No i nie wezmę, no ja pierniczę. Bo się babsko jakieś uparło. Ja wiem, że to są boty, tak widzowie, ja wiem, że to są boty, ja po prostu tak mówię. Ja wiem, że jak nie znajdzie graczy, no to gramy na boty. To może być dobry magazyn, za 15 klocka. Zobaczmy. O, był safe ulepszony. To bym się cieszył nawet z niego. Za 24 tysiące ty podał za ten garaż. Zobaczmy, czy było warto. No nie do końca, zobaczmy tutaj, za, uwaga, 20 tysięcy garaż wziął Isi. Pozdrawiamy Isiego, nie wiemy kto to. No i 23, no to jest dopiero zakup. Dobra, zostawiamy sobie, ej, legendarny item, nie, zostawiamy sobie rare item i zostawiamy sobie jeden sejfik, co by tutaj mieć te itemy, słuchajcie. Ale mówiliście mi też, że może być replika, żebym uważał, bo to może mnie mocno udupić. Także zobaczymy, tutaj jakaś budowa jakaś trwa, budowa wjeżdża. To idziemy w takim razie teraz do locksmitha, co to jest? Hanks, co robi Hank? Nie wiem, co robi Hank. Zobaczmy, co robi Hank, bo jeszcze u Hanka nie byłem, słuchajcie, u Hanka nie byłem. O! Pozmaj, chcesz zrobić gemy? Odblokuj trzy... Aha, odblokuj trzy sejfy, dobra. To zrobimy to. Na chillku, Hank, nie ma sprawy. Tutaj mamy naprawę, jak tam się item zepsuje. A tutaj mamy, słuchajcie, grading. To na razie sobie wrzućmy ten grading. Wrzućmy sobie na ten item, który mamy. Siemano, great item. Mamy... O nie, no właśnie o tym mówiłem, że się może zepsuć. Ja pierdzielę, no tutaj ulepszyliśmy item. To niezłe ulepszenie itemu. No to mamy więcej do roboty, słuchajcie. Mamy więcej do roboty w takim razie. Ale to dobrze. Jest co robić, to bardzo dobrze, słuchajcie. Select item. Tutaj zepsuta czapa. Nie chcemy przyspieszać. Chociaż 8 gemów? Czemu tak tanio? Dobra, nieważne. Niech to się samo naprawia. Nie chcę dać gemów. Na razie idziemy sobie wrzucić save do locksmitha. Locksmith jest OP, słuchajcie. Naprawdę, to daje tyle gemów, że ja wiem, że jestem brakiem okropnym, jak ja tego nie robię. Także uwaga, wbijamy sobie znowu na King Henry's Pad i kupujemy znowu magazyny. Zobaczymy, może w końcu uda kupić 3. Może się nie uda. Chciałbym ten save ulepszony znaleźć za 2,5 tysiąca. To by był dobry sejfik. Uwaga, czy my mamy tu jakiś save? Mamy 1000... O, to może... Dobra, to było warte chyba 4 klocka, z tego co pamiętam, albo 3. Dobra, 8000, 8810.
No 12 już nie weźmiesz, mi przebijesz. Dobra. Za 12 klocka, pierwszy magazyn, fajnie. Bierzemy 2 w takim razie. Weźmy za całą kasę i zobaczmy, co się stanie. Słuchajcie, tutaj może być wszystko w tych skrzyniach, dlatego tak biorę. Tutaj jest dosyć słabo, chyba że to jest dosyć rare. Zobaczymy, jaki jest start. Ile tutaj będzie start? 4000 to bierzemy. O, 4400! No i to jest magazyn, który chciałem. To bierzemy 3 w takim razie, bierzemy 3. Słuchajcie, kłócimy się o te ceny. Zobaczmy, jaki ten magazyn kolejny jest. Mamy coś rare, mamy rare, mamy save, bierzemy. Jak save jest, to bierzemy od razu. Bo zawsze będziemy na plus, bogiemy. Dobra. 16, 14, 15 koła, 17 koła, no już nie mówię, 18 ktoś da. Dobra, uff. 17 tysięcy za taki magazyn, no nie wygląda jakoś zachęcająco, ale zobaczymy. Może będę 1000 do tyłu, może nie, ale zawsze mam safe, z którego wyciągam sobie kaskę. Mówiliście, żebym właśnie patrzył na te safe, bo jestem burakiem, że nie patrzę. Ej! 1600 na plusie! No tutaj na pewno będziemy na plusie, to jest pewne, no właśnie. 1000 na plusie, a tutaj ten pierwszy gaz, jestem ciekawy aż. A to też jest mój! Ej, zapomniałem, że kupiłem 3! Dobra, to w takim razie mam legendarny item za 6000. To możemy sobie wziąć ten legendarny, no i oczywiście bierzemy sejfik, co ja? Sejfik zawsze bierzemy, sejfiki są OP. Także weźmy to, selnijmy resztę i lecimy od razu sobie go ulepszyć. Legendarny item idziemy ocenić, także let's go, słuchajcie, let's go. Let's go, let's go, let's go. Chyba tutaj było to. A nie, Boże, jaki do dupy. O bojku, co ty masz za sklep? To ile ty masz? 1,7 miliona typu ma wartość tego. Ja nie mogę, to za powaleniec. Dobra, wrzućmy sobie teraz do gradingu ten item legendarny, co mamy. Nie mów, że kolejny item się zepsuł. Dobra, teraz się wkurzyłem. Teraz, żem się wkurzył. Ja pierniczę. Co się dzieje? Czemu się psują itemy? Dobra, to przyspieszamy ten. Przyspieszamy ten item, bo nie ma sens czekać. Słuchajcie, przyspieszamy w takim razie. Hurry, za 6 gemów, collect. Collect, dobra. I teraz select item, legendary, dobra. Ja nie mogę, dobra. To idźmy wrzucić ten rare item. Rare sobie wrzućmy. Ja wiem, że mogę też itemy ulepszać, upgrade'ować, w sensie ich ten, ale ja nie wiem jak to zrobić, trzeba pić tych samych itemów, czy jak? Nie wiem, jak to działa totalnie, ale dobra, 10 minut i będziemy mieli zrobiony itemek. Ciekawe, jak wygląda teraz sytuacja z naszym sejfem. Czy on już nie jest prawie otwarty? Halo, panie sejfie, jak to u ciebie wygląda? Jak to jest, panie sejfie? Siema. Minuta 52, a co za 10 gemów sobie przyspieszmy, bo i tak będzie z tego... PANEL! To do dupy! To do dupy! Dobra, ale unlokujemy kolejny safe. Ja wiem, że nie powinienem go wywalać, ale chciałem na odcineczku sobie otworzyć kolejny safe'ik, co ja? Także dobra, idźmy na chatę, wystawmy ten panel, bo mi nie jest zbytnio potrzebny. No nie jest mi zbytnio potrzebny, słuchajcie, panel. Randomowy panel. Także wolę sobie zanieść tutaj. Siemano. Siemano, ni. Panel tutaj wrzućmy, dobra, idziemy na aukcję jeszcze jeden raz, słuchajcie, jeszcze jeden raz idziemy na aukcję, żeby sobie kupić nowe rzeczy, tak? Prosta sprawa, dobra, wbijamy. Ilu? Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mówiliście, żebym szybko głosował. O mój... Dobra, głosujemy w to, nieważne ile kasy, ja jestem ciekawy tego itema. 12, 13, 14, 15, 17 tysięcy, więcej nie dam. Dobra, 19 tysięcy. 21, nie ma opcji, nie ma takiej opcji. Ja pierniczę. Kalkulator. No, nie było sensu. Nie było sensu. 2300 to nie ma sensu. Nie ma sensu. Wolałem sobie ten kalkulator. Sejfik. Sejfik bierzemy oczywiście standardowo. Sejfiki są OP. Ale to jest mało warte. Dobra, weźmy zadychę. Dobra, nie, za 11 nie biorę. Co to ma być? Mogłem sobie kalkulatorem niby walnąć. Ale nie chce mi się, nie chcę tego, kurde, niby safe, no ale kurde, brzydki ten magazyn. Dobra, tutaj, spluwa i rogi i spluwa, dobra, bierzemy to. Tutaj będzie dokładny value, co ja? 11 koła. 10400? Dobra, mam za 10400, dobra. Wolałem użyć, żeby nie być jakoś mega stratnym, ale myślę, że i tak jest dosyć gites. Myślę, że jest dosyć gites, także bierzemy. 11600 miało być warte, zobaczmy. Ile było warte? 11600, dokładnie. Niezłe. Dobra, 11200 on tutaj wziął, czyli nie wiemy, ile to jest warte. O, 12, 13 koła, dobra. 13 koła, no i to!
5000 item, 4000 item. No 24 stan, nie opłacało mi się totalnie, za dużo było, za dużo. Już mamy robienie, jakby tam się robią rzeczy, więc selamy i lecimy jeszcze raz na aukcję, bo to jest OP. Naprawdę ten King Henry's Pad jest tak OP, mega fajnie oddaje, naprawdę mega fajnie. Słuchajcie, kolejną mapą już jest Steampunk, więc jest naprawdę mocno, naprawdę mocno. O mój kurde, felek, karto felek, bierzemy to, bit, od razu, spamy w bit. Dobra, dzięki. 15 koła bierzemy, dobra, elegancko. Ale jest potężnie. Mamy złoty młot. Mordo, złoty młot, widziałeś kiedyś złoty młot? Dobra, złoty save, nie, złoty save musi być wzięty, musi. To jest musi. Nie ma opcji, wywam całą kasę. Jest, mamy złoty save, ja pierdzielę. Ja pierdzielę, dobrze jest. Jest mega dobrze, chłopaki dobrze robią. Dobrze jest. Dobra, tutaj nie wiem co jest, ale mam tyle kasy, to tyle dam po prostu. Tyle kasy ile mam, tyle dam. O, nawet nie dam. Nawet nie dam, mam 8 koła, a się aukcja zaczęła od 9. Nie no, złoty save, czajcie, złoty kurna save. To może być taki OP drop z tego, albo może być takie kupsko, że ja nie wiem. Nie no, złoty save to już musi być dobry. Musi. Na 13 koła tej ziomuś dał, tak zobaczmy. Co my tutaj mamy? O ja pierdzielę, 3 klocki na plus, co za obsraniec. Da, tutaj mamy za 12 koła magazyn, a mamy z tego 12300. No to mało. A tutaj ten młot, 6000! Jeden młotek 6000, czaisz to? Dobra, zostawiam sobie oczywiście złoty save i zostawiam sobie oczywiście jeszcze zwykły save, gdzie jest zwykły, tutaj. Dwa save'y zostawiamy, resztę sprzedajemy, no i co? No i zarąbiście. Czy już ten Locksmith nam otworzył poprzedni save, czy nie? Bo on się opierdziela mocno. Przysięgam, Locksmith się opierdziela strasznie. Ja nie mogę kompletnie otwierać save'ów, będę musiał przyspieszyć znowu. Nie muszę sprawić coś z tym złotym save'ie, no kurde. Za 30 sekund to poczekamy. Nie będę wydawał gemów. 30 sekund poczekamy. Zróbmy sobie aukcję na szybko. I sprzedajmy wszystko. Dajemy aukcję i sprzedajemy wszystko, okej? Okay? Taka szybka aukcja, nie bierzemy nic, sprzedajemy wszystko. Po prostu szybka aukcja, sprzedajemy wszystko i elo benz. Elo benz tak zwane. Dobra. Zrobię sobie tylko przed odbiorem safe'u jeszcze upgrade. Dobra, bierzemy to, bo to jest dużo warte, to jest dużo warte. 13, 14, 15, 16 koła, nie, to nie biorę. Nie, ja coś myślę, że to jest stratne strasznie, Nie, nie biorę tego, jakoś tak czuję, że to może być strasznie stratne, o, tak powiem, strasznie stratne. Przecież to jest okropny magazyn, jak za to będzie jakieś 50 tysięcy, to się wkurzę. Uwaga, ile? 5 tysięcy, dobra, to biorę. 6400, 8000 dam. Dobra, 8 koła to jest akurat worth. I ostatni też weźmiemy dla beki. Dla beczki tak zwanej. Dobra, dawaj. Dawaj, bo ja potrzebuję. Sztabka srebra. I jeszcze ten jest. Pierdzik jest warty tam 4 klocki chyba, nie pamiętam już ile. O, 8800, dobra, to mi się podoba, bardzo mi się to podoba. Także dawaj to, dawaj. Elo, dobra, mamy dwa magazyny, fajnie. Zobaczmy, ile ta sztabka srebra warta była. 1000 tylko. O kurde. Myślałem, o, no i właśnie, 10900 zarobiliśmy. Ten magazyn zarobimy też raczej. No, stówkę, ale zawsze coś. No i ten magazyn, nie wziąłem go za 16, za 17 miałem go wziąć. No i dobrze, że go nie wziąłem. To, nie, w sumie mogłem go wziąć. Teraz sprzedajemy w takim razie wszystko, tak jak mówiłem. Zarobione, idziemy po nasz safe. Ej, w ogóle fajnie, że tepa, teraz będę wiedział, że po aukcji zawsze tepa przed dom. To będzie łatwiej troszeczkę to zrobić. Teraz słuchajcie, upgrade, inventory space, to było? Tak, inventory space miałem sobie ulepszyć. Dobra, ulepszę sobie inventory space, bo to się przyda. Tutaj był locksmith, pomyliłem. Teraz zobaczmy, co nam locksmith da, bo być może dam item, dlatego wolałem inventory space zrobić. Siemano, ready. No właśnie, dał nam item. No i słuchajcie, teraz złoty safe. 10 minut, czy przyspieszamy? No kurde, no ciekawy jestem. Dobra, jolo. Ja wiem, że to nie jest warte, jakby przyspieszanie. Nie jest OP, ale 50 gemów. Przeżyjemy i nadrobimy. Samochód!
Samochód dostałem. Normalnie samochód dostany został. Dobra, to idziemy chyba gradingować ten samochód, co ja? Zobaczmy, ile zostało na grading. Zobaczmy, ile zostało tutaj na grading naszych rzeczy, bo mamy samochód do wygradingowania. Także... O! Your repair has finished. No to spoko, za ile będzie ten? Za 2 minuty. Dobra, 2 minuty. Jeszcze damy radę. Idźmy odebrać nasz repair. Tu powinniśmy mieć 2 sloty wolne. Czekajcie, 2 sloty. O! Będziemy mieli 2 sloty wolne, jak coś. Weź czego, wiecie. Weź czego, trzeba mieć coś wolne. Naprawiło nam legendarny komputer, więc już chyba, ej, jak weźmiemy repaired, o, 6000, słuchajcie, jakbyśmy wszystko teraz sprzedali, to już byśmy mieli na kolejną aukcję, a jeszcze zobaczymy ten grading, bo słuchajcie, ten grading może nam naprawdę dużo dać, także no, to jest dosyć ciekawe, słuchajcie, dosyć ciekawe, zobaczymy, może się opłaca, może nie, na razie mamy grading tylu rzeczy, że ja nie mogę, dobra, jeszcze pójdźmy sobie szybko do naszego tutaj domku, sklepu, ala domku sklepu, no domku sklepu, pójdźmy sobie do naszego domku sklepu i sobie tutaj wejdźmy i sobie tutaj walnijmy jedną rzecz, mianowicie walnijmy na sprzedaż, dobra, sprzedaj, nie chcę tego trzymać, walnijmy sobie na sprzedaż, samochód, dobra, walnijmy ten samochód, samochód walnijmy, bo nie chcę, bo muszę, wiecie, po kolei itemy gradingować i jakby, myślę, że będę miał lepszy item niż 4700, legendarny na przykład komputer, co ja? Legendarny komputer, myślę, że jest lepszy niż ten item, co miałem wcześniej, także wolę mieć legendarny komputer. Dobra, zobaczmy, co, jaka ocena nam wyszła w gradingu. Ocena wyszła, jeszcze trochę musisz poczekać. Szkoda. I właśnie nie mam pojęcia, jak to działa, bo jakby ja nawet mając, to muszę mieć 5 graded itemów, żeby upgrade'ować na jakiś item? What? Tego typu? 5 itemów zgradowanych w ekwipunku, żeby to zrobić, to jest powalone przecież. Przecież to jest giga powalone. Most gold gradings. 87 tutaj ktoś ma. Ja nie mogę. Powalone. Ej, to ja chyba miałem nawet gold grading jeden. Ja miałem jeden gold grading. A, to oni mają troszeczkę więcej, wiecie? Oni mają troszeczkę więcej. No to raczej gold gradingu nie będzie, słuchajcie. Gold gradingu raczej nie będzie. Ale dobra, 14, 13. Zobaczymy, jaka ocena nam się dostanie. Mam nadzieję, że nie będzie tylko tego. Repliki. Byle jaka ocena, byleby nie replika, słuchajcie, trzymamy kciuki i co dostajemy, co dostajemy, zobaczmy, 3, 2, 1, silver, dobra, 8200, elegancko, dobra. No to teraz, słuchajcie, na chillku, w następnym odcinku już będzie steampunk, oj, na chillku, jak teraz to wystawimy, to oj, na chileczku tak zwanym, naprawdę, to będzie totalnie OP, jak my to sobie zrobimy. Dobra, siemano. Wrzucamy sobie tutaj to. A my idziemy zanieść zaraz jeszcze komputer do gradowania. I słuchajcie, na chillku myślę, że już jutro będzie odcinek ze Steampunku. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka, kalendarzyk, subik. No i widzimy się na następnym, także siemano!